Mieszkańcy Suwałk chcą barierek ochronnych przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Waryńskiego. Użytkownicy dróg tej części miasta nie czują się bezpiecznie. Problem zgłosił władzom miasta i zarządowi dróg i zieleni Tadeusz Czerwiński, radny klubu PiS. Poparł go kolega z klubu Grzegorz Gorlo. Chodzi o ulicę Waryńskiego i chodzi o to przejście z ulicy Kościuszki w kierunku czyli tutaj o ten początek ulicy, tam bardzo z dużą szybkością wjeżdżają samochody. Chodzi o to, że ruch tam jest bardzo intensywny i wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa warto byłoby, gdyby przynajmniej z jednej strony chodnik był ograniczony barierkami. Dla bezpieczeństwa wszystkich. Na interpelację odpowiedział prezydent miasta, ale według niego przejście jest zbyt wąskie, a ogrodzenie zmniejszyłoby je jeszcze bardziej. W podobnym duchu wypowiedział się Tomasz Drejer z Zarządu Dróg i Zieleni. Według dyrektora jedynym rozwiązaniem problemu jest zwężenie jednokierunkowego odcinka ulicy Waryńskiego do jednego pasa ruchu. Pozwoliłoby to na poszerzenie chodnika. Takie rozwiązanie wiąże się ze zmianą sygnalizacji świetlnej i najrozsądniej byłoby je wprowadzić po zakończeniu prac nad budową obwodnicy suwalskiej. Ciekawe, co na to kierowcy.